I trochę z tym malowaniem poszło na bok, ale czasem mam jakieś tam zamówienie i to, ale bardziej teraz nad płytą się skupiam. Państwo nas złapali w połowie takiej prywatnej rozmowy właściwie, ale witamy teraz oficjalnie, Mika Urbaniak ze mną i bardzo mi miło, że widzimy się na sesji do Wiwy, ale przy okazji bardzo ważnego projektu, który być może już premiera jest, być może nie, bo zawsze to z tym, kiedy magazyn wejdzie do kiosków, jest jeszcze niewiadomą. Będzie lepiej. Tak. Książka bardzo ważna, książka na temat twojej drogi, zaraz powiesz dokładnie o czym. A moje pytanie pierwsze, bo jak sobie patrzyłem właśnie na materiały prasowe, to tak mi zaświtało w głowie, ale Mika wielokrotnie już udzielała wywiadów, choćby w prasie czy w internecie, właśnie na temat swojej drogi. Dlaczego więc książka? To znaczy, przyszła do mnie Magdalena Adaszewska z tą propozycją i przeprowadziła ze mną rozmowę Wywiad Rzeka. Dla mnie to było ważne, żeby wgłębić się w te tematy. Teraz są takie czasy, kiedy ludzie mają więcej, coraz więcej problemów z radzeniem sobie w życiu, szczególnie młode osoby. I dla mnie bardzo ważne jest dotrzeć do tych osób i też nie ukrywajmy, że mówienie o pewnych, tak jakby to jest nadal tabu, mówienie o chorobach psychicznych i stany nasze takie trudniejsze i ja bym chciała być chociażby malutkim takim światełkiem w tym, żeby pomóc złamać tego tabu, żebyśmy mówili o tym jasno. I też muszę powiedzieć, że nie wgłębiłam się nigdy tak bardzo na te tematy i w sumie dopiero tak 3 lata temu pierwszy wywiad udzieliłam, taki krótszy a propos choroby dwubiegunowej. No i mam taką misję bardzo ważną w tym wszystkim, dla mnie bardzo ważną. Czy to jest tak, że trudno jest zdiagnozować tego rodzaju problemy ze zdrowiem psychicznym? I czy najtrudniejszym etapem właśnie tej całej drogi do tego pozytywnego momentu, w którym jesteśmy dzisiaj, Tak. Jest właśnie ten czas, kiedy tak naprawdę nikt nie mógł ci powiedzieć, co się z tobą dzieje? Tak, myślę, że diagnoza jest pierwszy krok. Dla mnie też proces akceptowania tej choroby był bardzo ważny, ale to jest dokładnie pierwszy krok. Przez tak jak jest opisane w książce, przez ileś tam lat borykałam się z różnymi problemami i nie wiadomo, co ze mną było. I to było bardzo trudne. I jednak ta świadomość, ten pierwszy krok, żeby to nazwać, żeby pójść do kogoś i żeby dostać pierwszy ten pomoc właśnie jest diagnoza, czy to depresja, czy to stany lękowe, czy to to bardzo oczywiście pomaga w leczeniu, bo wiadomo, co trzeba, jakie kroki trzeba zrobić potem. Bo wtedy człowiekowi jest już po prostu lżej, dokładnie, bo dokładnie ma rozpisane, co dalej, co się ze mną dzieje, a dokładnie. Wcześniej jest ta jedna wielka niewiadoma. Ta niewiadoma, a później już ta nazwana choroba, skąd się musi wziąć? W opisie książki przeczytałem, nie wiem, czy to była sugestia, czy ja to dobrze odczytuję, czy nie, że być może źródłem tego, w jaki sposób było twoje dzieciństwo. Czy tak, tak faktycznie było, że czułaś się samotnym dzieckiem i to miało jakiś wpływ na twoje dalsze losy? To znaczy, jeśli chodzi o psychologów i terapeuci i ludzi, którzy są z drugiej strony bardzo, tak jakby znają temat z drugiej strony, mówię o tym, że to jest złożona sprawa i to może wynikać z genów, może wynikać z różnymi traumami z dzieciństwa. I ja miałam trudności, miałam pewne traumy, które myślę, że mogą mieć na to wpływ, ale to jest złożona sytuacja. Miałam takie okresy, kiedy czułam się samotna, tak? Byłam bardzo takim nieśmiałym dzieckiem i trzymałam w sobie moje problemy i pisałam w pamiętniku o tym i tak, rodzice byli zajęci, bardzo często wyjeżdżali na koncerty, to jest właśnie wychowanie się w takim domu artystycznym ma swoje plusy i minusy. I było coś takiego, że ja odczuwałam taką radzenie sobie z moimi problemami, czułam, że ja musiałam jakoś je rozwiązać samemu bardzo często i myślę, że młodzi ludzie mogą się tym mocno utożsamić i tak niestety się dzieje bardzo często w różnych domach i bardzo ważne jest, żeby właśnie zainicjować dialog na ten temat, żeby dzieci, młode osoby mówili o tym, co przeżywają, żeby się dzielili, chociażby po prostu, żebyśmy mówili na te tematy. Tak, i dokładnie tak było.
ale często za to, co spotkało nas w dzieciństwie, niekoniecznie przy złej woli rodziców, bo przecież kochają nas oczywiście w największej liczbie przypadków całym sercem, przeradza się w jakiś rodzaj żalu. Ty miałaś jako dziecko, czy jako dorosła nawet osoba, żal do mamy, taty za to, na przykład, że ich często nie było, czy nie? Miałam taki okres buntu i właśnie było to, jak przypominam sobie, jak miałam żal do moich rodziców, to czułam ogromny, jakby to określić, poczucie żalu wobec kimkolwiek jest bardzo niezdrowym uczuciem. I ja czuję, że poprzez takimi emocjami krzywdziłam siebie. I ten proces, żeby zrozumieć ich i zrozumieć siebie w inny sposób, to był proces. Chodzę na terapię, chodziłam na terapię przez długi czas i odkrywałam w tym wszystkim inną stronę medalu tego wszystkiego. I bardzo się cieszę, że mamy bardzo świetną relację od bardzo dawna. Się dogadujemy i mówimy o tych naszych sprawach bardzo otwarcie. I bardzo się cieszę, że ten okres taki trudniejszy już minął dawno.